Dzień dobry, u mnie akurat dobry wieczór o porze, o której to nagrywam. Z tej strony Sznurowa, a to jest Red Cross Eby Firestorm. Zanim przejdziemy do otwarcia kolejnej skrzynki K98, ponieważ zakupiłem ją, jak widać tutaj po punktach honoru, mam nadzieję, że wasze adbloki są wyłączone, wy siedzicie sobie wygodnie. I strona na Facebooku oraz grupa jest no, wam już znana, o ile w niej po prostu nie jesteście. No, w grupie lub po prostu nie jesteście na moim Facebooku, no w sensie nie lajkujcie stron, no nieważne. I tak jak mówiłem, no chciałem wam tylko te trzy czy tam dwie informacje podać, czyli no jeśli możecie, to tam adblocka wyłączcie. Ja też jakiejś fortuny nie zarabiam, ale no wiadomo, jest to zawsze coś. Tak, jestem żebrakiem. Po drugie, no to przypominam o grupie na fejsie i o stronie na Facebooku, gdzie właśnie podaję takie informacje typu, no nie wiem, akurat na grupie robię zwykły spam takimi odbiorami, jak na przykład, nie wiem, tam jest trzecia w nocy, a ja po prostu piszę halo odbiór czy coś. Tak, odbiory są u mnie dozwolone, przynajmniej na razie, póki nie ma takiego spamu, więc możecie spokojnie, jeśli ktoś ma jakieś przyzwyczajenia z hajsowników, tam się zaklimatyzować. I jeszcze, no chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Więc po prostu sobie przejdziemy do chest openingu. Uwaga, wiecie co? Otworzymy sobie to. Nie otworzymy tego kliknięciem zwykłym, tylko ja sobie wezmę pada od Xboxa. Albo nie, jeszcze lepiej. Paczką na muchy to otworzę. Paczką na muchy otworzę ten chesta. Aha, nie, bo czekajcie, bo tutaj i tak trzeba jeszcze to drugi raz potwierdzić. O, właśnie tutaj. Uwaga, 3. 2, 1. Mówię od razu, że robię to paczką na muchy. Kurwa. Czekajcie. Kuźwa, satelity jakieś mi wypadły. A nie, to są no, satelity jakieś. To są mobilne, przenośne punkty respawnu. Jeszcze z chęcią wam bym pokazał kolejne trzy skrzynki, które mam zakupione, ale niestety nie na tym koncie, więc. Więc musimy się zadowolić tym, co mamy, a dzisiaj zagramy sobie na mapce Kiev, na Team Deathmatch Resources. No nie wiem, ja bym najchętniej na Terrorytis zagrał albo coś. Wybaczcie mi tutaj mój boss, ale no jest dosyć późno, więc Siege ten Destroy. Terrorytis Conquer. Shit. No niestety jesteśmy zmuszeni zagrać na trybie Kiewa normalnym. Nie jest on zły, nie mówię, że jest zły, aczkolwiek z pewnością nie jest aż tak interesujący. No ogólnie chciałbym wam jeszcze tylko powiedzieć, że te skrzynie możecie nabyć za punkty honoru, które ja tutaj no wydałem, tak jak mówiłem, lub za coinsy. Ja akurat wydaję punkty honoru, bo one w miarę szybko lecą, a no. A mimo wszystko chcę te skrzynki otwierać, bo wiem, że pewnie niektórych ciekawi, czy mi się poszczęści wreszcie. Co się okaże jeszcze przy kolejnych trzech skrzynkach, które mam na drugim koncie. Nie wiem czemu laguje mi strasznie ta gra. Właściwie nie laguje, tylko przywiesza, bo lagi to są od internetu co najwyżej. Boję się, że mi ktoś tutaj wyleci i zginę zaraz. Tak. Lub nie? Na szczęście nie udało im się mnie zabić, pojmać żywcem. Tak, jeden z was mi pisał na PW, czy odblokuje sobie pistolet. Już wam pokazuję. Pistolet D17 i pokażę, czy on jest automatyczny, czy jaki on jest, czy o co chodzi w ogóle. Tak, odblokuję go, jeśli tylko sobie uzbieram tutaj te wymagane 600 punktów i nagram go. Znaczy no, nie tyle co nagram go, co rozgrywkę z jego udziałem, o, w ten sposób. Za niedługo w ogóle zbliżymy się, no, za niedługo zbliżymy się, tak. Za niedługo wbijemy sobie kolejny poziom 12 już, a od 12 tylko
jeszcze jeden level dzieli nas do 13. No i przy 13 levelu możemy sobie odblokować kolejne, moi drodzy, bronie. No shit! Rzucę im tam granat, a może... No właśnie. Co ty tutaj robisz? Co ja robię tu? No nieważne. Nie spodziewałem się tego, bo szczerze mówiąc... Spodziewałem się, że nasi będą lepiej bronić tego przejścia, no ale... No... Nie chcę tutaj naprawdę brzydko mówić, w co dostajemy, ale... Uznajmy, że po prostu dostajemy w ciry. Dzięki, że mnie frajer jakiś z tyłu blokuje. YouTube! Chłopaki, mamy kolegę po fachu, przyjacielu, przytul mnie, przytul mnie, przytul mnie! Kurde, on na pewno jest jakimś fejmem. Mogę się założyć. I dlatego mnie ignoruje. Nie fajnie, kolego po fachu. Nie fajnie się zachowałeś. Dobra, koniec pajacowania, może przejdziemy do wrogów rozbrajania, haha, nie, prędzej zabijania, o. Halo. Trafiłem? Tak, jakimś cudem. Explosive? Yeah. Kills jest. No niestety tutaj nas Berkutem zabił. No dobrze mówię. No nie, no patrzcie. YouTuber! No zobaczmy sobie na jego no, level 11, czy jest z mojego poziomu, tylko że ja na drugim koncie mam 15, więc na potrzeby tej wersji Steamowej stwierdziłem, że będę grał od początku, to po pierwsze, a po drugie to jest też inna kwestia. Kwestia mianowicie taka, że... Ja pierdolę. Już mnie to tutaj przeraża, to że oni biegają tak, wiecie, easy peasy. Nie no, to jest po prostu porażka jakaś. Tutaj trzeba wziąć super bohatera, support. Weźmiemy sobie tego pana. Może on tutaj coś zaradzi. O czym to ja mówiłem? No ja mam 15 level na drugim koncie. Na tym koncie nie robię nic prócz otwierania skrzynek, które dopiero będzie miało miejsce, a jakim cudem on przeżył? O. Ale hakbar. Miejsce dopiero będzie miał ten opening. Aha, to było bardzo szybkie. Natomiast... przejdziemy sobie tutaj do niebieskich, bo najpierw byliśmy w niebieskich, potem czerwonych, teraz znowu idziemy do niebieskich. Na drugim koncie wchodzę co jakiś czas, tam sobie odbieram golda czy coś. No, golda. Coinsy. Na przykład z tych chyba albo niedzielnych, albo poniedziałkowych właśnie daily rewardów. Jeśli dobrze to wypowiedziałem teraz. Jeśli jesteście na moim Facebooku, czyli na, no, jeśli obserwujecie, lajkujecie stronę Sznurówa, to wiecie, że trafiłem ostatnio 100 coinsów właśnie z tego losowania, co mnie cieszy, tylko że szkoda, że to jest z tego drugiego konta i... No, ale w każdym razie oczywiście pieniądze zostały przelane momentalnie na klan, czego, na co są dowody. Więc no, możecie być spokojni, można powiedzieć, że no, nie przepieprzyłem tego na skrzynki czy cokolwiek, ale myślę, że dojdzie też taki moment, w którym myślę, że po tym dokupieniu slotów po prostu sobie damy na wstrzymanie i zarówno ja nie będę wpłacał pieniędzy na klan, jak i wy nie będziecie tego robić, po prostu no, nie mogę wam tego zabronić oczywiście, ale nie będę wam tego zalecał, ponieważ tak naprawdę te sloty już przekraczają i tak ilość. Super, pies mi wyje. Świetnie, że akurat kuźwa zawsze jak muszę zacząć nagrywać i to po nocach. Jest jakoś 22, 23 niemalże, a ten czubek JAP. No, trafiliśmy gościa, ale nie zabiliśmy. No kuźwa, zamknij ryj. Dajcie mi petardy, tylko zaraz temu ciszę. Mam nadzieję, że tego nie słychać, bo naprawdę... No, miałem takie szczęście, że po prostu jak zaczynam nagrywać, to momentalnie wszyscy albo coś ode mnie chcą, albo... Nie wiem, traktory mi pod oknami jeżdżą, albo cholera wie co jeszcze. No... W każdym razie, no, tak jak mówiłem... po prostu sloty teraz
Oczywiście nabór, tak swoją drogą, nabór do klanu jest cały czas otwarty, cały czas możecie dołączać, nazwa Aglety Team, tak jak mam to, nie mam napisane nad swoim sobą, ale no Aglety z dużej team, z dużej i to cała filozofia, bez żadnych znaczków ani nic, natomiast moi drodzy, no właśnie. No, zabijamy wrogów, tak właśnie to chciałem powiedzieć. Nie mogę poskładać słów do kupy. Czekajcie, bo tutaj frajerzy. No właśnie. Skupmy myśli. Ilość slotów jest wystarczająca na jeszcze parę osób. A poza tym zgłoszenia już teraz mniej więcej tak ustają, czyli mniej więcej wszyscy ci najaktywniejsi widzowie już spokojnie doszli, a ci nowi jeszcze będą dochodzić. Jeszcze mam jakieś 8 czy 7 slotów wolnych w klanie, plus niemalże już golda na kolejne poszerzenie slotów o dziesiątkę. No więc myślę, że jak uzupełnimy sobie już tą kolejną... jak uzupełnimy klan o kolejne 10 slotów, to możemy sobie dać na przynajmniej chwilowe to wstrzymanie i po prostu nie wiem, możecie sobie skrzynki kupić czy cokolwiek. Kuźwa, to było bardzo nieudane. Nieudane wino. Jak to zwykł pan Wiesław Szywka mawiać. Świętej pamięci. Nie no, nie świętej pamięci, nie róbmy sobie jaj z takich rzeczy. Ale no, niemniej jednak odszedł z YouTube'a. Nie wiadomo, czy na dobre. Napisałem, że... Znaczy, nie wiem, czy... No pewnie większość z was, którzy oglądają Wiesława Szywkę, mój komentarz już widziało, co mnie... No, boli, że tam tyle lajków zgarnąłem, bo... Po prostu napisałem to, co myślałem, a się czuję, jakbym sobie reklamę robił. No to nieważne. Najwyraźniej tak to już jest. No, 3 na 4 staty, no i przegrywamy 3 killami. Czy uda nam się to wyprostować? Nie mam pojęcia. No tak... Jest szansa zawsze. O, oj, 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 oj. Nie, niestety tutaj daliśmy dupy. Żeby już nie mówić ciała, bo to by było niewłaściwe. Gościu od YouTube'a jest jeszcze niżej ode mnie, to mnie pociesza. Kurczę, wiecie co? Zagramy sobie jeszcze jedną rundkę i... Myślę, że to będzie koniec takiego... Króciutkiego odcinka tak naprawdę. O. I... no i cóż, no, tyle. No, póki tutaj jeszcze nam gra się ładuje, to ja sobie pozwolę łyknąć cappuccinko, które sobie zrobiłem. Gościu pisze, że wygram 250 końców ktoś, za coś. Nie dajcie się na to nabierać, ponieważ nie da się przesyłać między graczami końców, więc... Bardzo pyszna kawa, bardzo pyszna kawa. No w sumie cappuccino to nie jest taka do końca kawa. Co prawda ma kofeinę, ale bardzo... bardzo mało. Ja cappuccino akurat piję takie, wiecie, jako... Jak gorąca czekolada, czy coś w tym stylu. Ło, plecy nam zrobili. Źle. Z kosą. Aha, maczetę w ogóle. Mam nadzieję, że tutaj typa nie będzie, bo będę musiał go unicestwić. Oczywiście, jeśli mi się to uda, bo u mnie ostatnio z formą to jest tragiczne po prostu. Tak ogółem to... Jeszcze takie info co do osób, które, nie wiem, koniecznie... O, które koniecznie chcą zginąć. Które koniecznie chcą, nie wiem, być na nagraniach czy coś. No ja akurat teraz nie dałem info żadnego na socialu, bo nikogo ze znajomych moich nie ma, bo jest już późno, ale jeśli chcecie ze mną zagrać, no to ja się na gierki na razie przynajmniej z widzem jakoś tak nie umawiam zbytnio, bo
Mam ciekawsze zajęcia, bo są wakacje. To znaczy nie, że wami gardzę w jakikolwiek sposób, tylko wiecie, po prostu, nie wiem, na przykład dzisiaj byłem z rana na rowerach, a potem wróciłem, posiedziałem trochę. Nie chciało mi się grać, więc siedziałem na necie i słuchałem muzyki też. Chociaż może w coś grałem? Nie wiem, nie pamiętam już nawet. W każdym razie, no wiecie, miałem ciekawsze zajęcia, typu właśnie ten rower, czy chociażby umieranie, czy chociażby potem wyjście jeszcze z kumplem. No i się poszwendaliśmy, i to właśnie tak u mnie wyglądają wakacje, że zamiast wziąć się do roboty, zamiast tutaj coś przy kanale poskubać, to się opierdzielam. Chociaż wyrabiam tą normę jednego filmu dziennie, więc jest całkiem spoko. Ja bym naprawdę więcej tych filmów rzucał, nawet po dwa odcinki, na przykład Red Crucible 2 dziennie. Niestety nie mam takiej możliwości, ponieważ u mnie taki film, jaki teraz oglądacie, renderuje się przez około 2 godziny. 2 godziny z kawałkiem, 2 godziny 14 minut, tak umownie weźmy to. 2 godziny 14 minut plus 3 godziny przesyłania, co daje łącznie 5 godzin, z czego no podczas przesyłania to jeszcze coś tam mogę nagrywać, nie tylko że. No, kurczę, tutaj z tego karabinu nie ogarnąłem full auto i no, wygląda to jak wygląda 6 na 6. Przegrywamy 3 punktami, jeszcze możemy to odrobić, więc jeszcze nie jest tragicznie. Piszcie ogólnie, co chcecie widzieć jeszcze na moim kanale, bo też nie chcę się ograniczać tylko do jednego i tego samego, czyli do Red Crucible, w którym też jakimś fantastycznym graczem nie jestem, więc no, no cóż. Nie wiem, Plasma Burst 2, nie wiem, czy teraz, jeśli oglądacie, to weszło już kolejne. Nie, nie weszło, nie ma szans, bo nie nagrałem tego jeszcze. Cały czas zapominam. Natomiast cały czas jest plan, żeby to nagrać. Aczkolwiek. Wow. No, rozwalił nas trochę z tej broni premium. Cały czas jest plan nagrania kolejnego odcinka, tylko że. Za pierwszym razem chciałem. Kurczę, gówno widzę. Za pierwszym podejściem do nagrywania strasznie się wnerwiłem, bo. No, to znaczy, to jest akurat typowe dla mnie. No, ale. Zdenerwowałem się dlatego, że. Gra po prostu jest cholernie trudna na tym normalu, przynajmniej na tym poziomie, na którym ja grałem. Nawet widz, którego tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam, bo dał mi tam parę porad odnośnie gry, twierdzi, no bo nie powiem, że tak jest, no bo nie mam tych informacji potwierdzonych w żaden sposób, oprócz jego słów. Mówił, że po prostu piąty poziom nawet na łatwym jest bardzo trudny. No i tyle. Cóż, trzy przegrane z rzędu nie zwiastują niczego dobrego, no ale cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się jakkolwiek podobał, chociaż tutaj ani się z tatami nie wykazałem, ani nic. No ale może ta skrzynka wam coś wynagrodziła, chociaż też to był gówniany lód. W każdym razie zapraszam was do komentowania, oceniania i ewentualnego subskrybowania mojego kanału oraz zapraszam was również na Facebooki, na grupę tutaj. Zapraszam was również do klanu, zapraszam was również, nie wiem, do polecenia mojego kanału? Nie, nie wiem. Na razie trzymajcie się i cześć. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.